Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Little Goody Two Shoes. Nawet się nauczyłem wymawiać. No i moi drodzy, widzę, że wam się seria spodobała. Bardzo mi się spodobała. Więc oczywiście kontynuujemy sobie Little Goody Two Shoes. Tylko tak, no dzisiaj na pewno odcinek się spóźni. Nie będzie go o 18, bo nagrywam to 17.17. Zresztą nawet możemy sobie zapisać, nie wiem, czy będzie godzina pokazana. Miejmy nadzieję, że tak. Zobaczmy sobie, dajmy empty slot. I czy jest godzina? Nie ma. No ale musicie mi uwierzyć na słowo. Jest 17.17 dokładnie. No i kochani, oczywiście kontynuujemy. Widzę, że naprawdę wam się spodobało. Czekacie na tą serię. Bardzo mnie to cieszy, bo to mi też się w sumie spodobała, mimo iż miałem lekką przerwę, ale to przez natłok nowych serii. Dodatkowo, no mówię, odcinka dzisiaj, czy odcinek będzie troszeczkę później, bo wczoraj miałem jazdę po Warszawie non-stop. Wróciłem z pracy, od razu w samochód wsiadłem i znów pojechałem do Warszawy. Do Warszawy mam niestety około 40 paru kilometrów, więc no niestety, jeszcze w czwartek o godzinie po 16 to w ogóle jest dramat dojechać do Warszawy. Pozdrawiam warszawiaków, ja sam w ogóle jestem w Warszawie. Znaczy urodziłem się w Warszawie, mieszkałem dłuższy czas w Warszawie. No i moi drodzy, no kontynuujemy. Kontynuujemy, bo mamy tutaj sporo do nadrobienia. Okej, tylko tak, ja sobie muszę tutaj myszkę rzucić, Dobra, a więc to jest twoja kuzynka Alice? Ach, miło mi cię poznać, jestem Rosmarine. Rozmawialiśmy o koronach kwiatowych na festiwal, Alice. Powinniśmy również zrobić taki dla Rosmarine. Och, nie chciałbym cię kłopotać, lecz niepokoić. Och, nie bądź głupia, Rosmarine. Chcemy, żebyś czuła się mile widziana. Skończ też z tym swoim niechlujnym kapeluszem. No, byłam zaskoczona słysząc, że masz kuzynkę, Elise. Linda i Lisbeth powiedziały mi wszystko w tej chwili. Kurczę, tutaj coś mi przeszkadza. O. Jednak nadal nie do końca rozumiem, jak znalazła się w Kieferbergu. Tak, no widzisz. Zawsze wiedziałam, że mam ciotkę o imieniu Hall w Kieferbergu. Słyszałam o festiwalu i postanowiłam zaryzykować. Och, to naprawdę cudowna dziewczyna. Ach, ale... To nie była Old Hall, Sarah Hall. O, spójrz na godzinę, jesteśmy tacy zajęci. Och, ciesz się festiwalem, kochanie. Dziękuję. O, matko, jesteśmy ocaleni. Dobrze, myśl, Rosmarine. Okej. Okay. I tu widzę, że cały czas wypytują, skąd ta nasza koleżanka. Och, chętnie pomogę przy kwiatach, Rosmarine. Mam idealny bukiet snowballs i śnieżkowców, który będzie do ciebie idealny. Och, uwielbiam śnieżkowce. Snowballs, no to takie dzwonki śnieżne, w sensie kwiatki takie białe. Och, mamy wiele do zrobienia, prawda? Pomogę ci we wszystkim, czego potrzebujesz. Może w jakimś innym czasie, pani Mariel. Rosmarine pomoże mi w tym tygodniu. Och, to nie problem. Lis, znajdziemy czas. To bardzo miło z twojej strony, że pomagasz swojej kuzynce, Rosmarine. Powiedz nam, jeśli czegoś będziesz potrzebować. To jest także twój dom. Och, jesteście zbyt mili. O, przypuśćmy, że wszystko idzie dobrze. Przynajmniej na razie. Dobra. Co my mamy w ogóle dzisiaj do zrobienia? Bo już nie pamiętam. Ja już nie pamiętam, co my tu sobie mieliśmy do zrobienia. Jak wygląda mapka? A pensja, moi drodzy, wygląda w ten sposób. Mamy current, head back to work, czyli wracajmy do pracy. Możemy również pomóc Eugene z chickenami. Zagraj pocałuj szczura z dzieciakami. O. No właśnie, teraz pytanie, czy my mamy tutaj troszeczkę więcej czasu, czy nie? Czy my mamy tu więcej czasu? Wydaje mi się, że ten head back to work jest po prostu to, że musimy tutaj się wziąć do roboty.
pewno musimy się wziąć do roboty tutaj. Dobra, to lecimy. To lecimy. Rosmarin, pomożesz nam przy robocie. Tylko kurczę, powiem wam, że na pewno tak wygląda. Mamy z kurczakami, a tu mamy tego szczura? Tak, tu mamy tego szczura. No bo nie widzę tutaj nigdzie, żebyśmy mieli jakiś quest taki, wiecie, main, że tak powiem. Dobra. No to do kurczaków idziemy. Dzieciaki jak dzieciaki. Dzieciaki poczekają. A my potrzebujemy trochę kasy, bo widzę, że no tego głodu też nie mamy za dużo. Ile mam tego? No 3 bochenki. Niby trochę tokenów mamy. Ale wolałbym trochę tej kasiorki zarobić. Kim ty jesteś, koleżanko moja droga? W ogóle co to jest? Nawet nie pamiętam, kto tu kiedyś mieszkał. W swoim przytulnym zakątku stary dom czeka, aż pochłoną go zarośla. Kim ty jesteś? Grun. Ach, to ty, zwariowana dziewczyna. A wiesz, Grun, to nie jest coś, co zwykle robię. Ach, jesteś okropna, Lis. Jesteś brzydka. I mała. To twój kot, Grun? No, to jest pani Lindy. Kot ma na imię Lilia. Lila. Nie Lilia. Co za słodkie imię. Tej Koki Las? Cookie to jest... Cookie to jest... Co to jest Cookie? Czym jest Cookie? A, powiedz szalona dziewczyna, okej. Okay. Teraz mi się tekst ułożył. To Rosmarin, Grun. Dlaczego na twoim... czemu na twoim... Na twojej głowie jest strach na wróble, Rosmarin? Och, to? Babcia zrobiła to dla mnie, kiedy była mniej więcej w twoim wieku. Mam to zawsze przy sobie, bo jej już ze mną nie ma, rozumiesz? Och, przepraszam. A wszystko w porządku, Grun. A od kiedy tak dobrze radzisz sobie z dziećmi, Rosmarin? Jesteś brzydką, starą babą, Elis. Powinnaś uczyć się od swojej kuzynki. Dlaczego ty mała... Grun. Może wtedy twój duży nos się skurczy i stanie się taki miły i malutki jak mój. Hej, 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 Grun. Elis nie jest... Nos Elis nie jest aż taki spyczasty. Dokładnie. Idziemy sobie stąd. Rosmarin. Możesz przyjść i pobić się ze mną, kiedy tylko masz na to ochotę. Oj, jesteś zbyt miła, Grun. Nara. Dobra, idziemy. Gdzie to było? Gdzie to było? To było na górze. My źle poszliśmy. Źle poszliśmy. Jezu, że wy jeszcze mnie nie oskarżyliście o jakimś, nie wiem, bycie Ruskiem, to też dziwne, bo ja taki akcent czasem napierdalam. To jest głowa mała. Rosmarin może pomóc. Możesz przydzielić jej taski i zyskać dodatkowe nagrody. Ki. Będzie to kosztować 3 chlebki za każdym razem, ale zrobi to, że po prostu będą łatwiejsze taski i uchroni się od zwiększenia suspicion, czyli tego podejrzenia. Dobra. Czy ja mam tyle w ogóle? Ja mam tyle chlebków? Mam 3 chlebki. Nadal nie wiem, co się stanie, jak mi tych chlebków zabraknie. Nie mamy w ogóle żarełka. Nic a nic. Dobra. Ach, tutaj jesteś. To twoja kuzynka? Miło mi cię poznać. Przyjechała aż z Primeldorfu. Primeldorf. O, to daleko stąd. Dokładnie. Myślałem, żeby... to jest kobieta? To jest kobieta chyba. Czy nie? Nie. Myślałem, żeby cię prosić, żebyś przyniosła mi trochę jajek, Elis. Jasne. Rosmarin może pójść ze mną i pomóc mi. Ach, tak. No, czyli to samo, co i wtedy.
Musimy to zrobić lepiej. Chicken friendly. Chyba na zawarin teraz jesteśmy. Dobra. Move i pick egg. A jednak nie. Teraz dam radę. No jak? No ej, oszustwo! Ale my teraz chodzimy w sumie tą naszą koleżanką. O! No co się dzieje? Jezu, jakie to jest czasem zbugowane. Ja to powtórzę. No, naprawdę? No mega długo to podnosi. Kurde. Nie wiem. Score 42. Eska, dobra. Jednak nie będziemy powtarzać. Chociaż początek nie był najlepszy. Nie, nie chcę próbować. You win! Nie robię tego questa. Och, to dużo jajek, dziewczyno! Dobrze wam się razem współpracuje, prawda? Ach, myślę, że tak. Dobra, proszę bardzo, Elis, za dobrą robotę. Uuu, dziękuję panie Eugene. No dobra, ale nie straciliśmy? Czy naszej koleżance również spada ten chlebek? To jest dobre pytanie. O, najlepiej będzie, jak wrócisz do domu, Rosmarine. Ludzie mają was... ludzie mają nas dość, jak na jeden dzień. Ach, to była świetna zabawa, Elise. Skoro tak mówisz... W takim razie do zobaczenia w domu. Dobra. Bajo, jajo. I do domu. Więc tak, na pewno będę chciał sobie, kochani moi mili, pójść i z pewnością kupić żarcie, bo tego żarełka mamy mało, więc to jest pierwsze zadanie, które musimy zrobić. Potem spotkałbym się pewnie z Freją. Spotkałbym się z... Co się dzieje? Coś tu się działo? O, o ty! Ooo, to jest czas na pretzla, Elise. Ech, oszczędź mi Maggie. Czekałam na to cały dzień, Elise. Obiecałaś mi pretzla. Obiecałam ci, że nic takiego nie będzie. No, to znaczy, powiem ojcu Hansowi, a ty po prostu zaczekaj. A, powodzenia z tym, Mindy. Jeśli już ją... Ja w tej chwili już ją wszystkim przedstawiłam. Och, moja biedna kuzynko, żebraczko Rosmarine. Każdemu z nich się spodobała. Ona nie jest twoją kuzynką? O Jezu, Elise, nawet ja się na to nabrałam. Nie. Wszystko źle zrozumiałaś. Nie to miałam na myśli. To znaczy, najlepiej będzie jak pójdę i powiadomię o tym wszystkich, co? O, gdybyś tylko dała mi pretzla. Nie mam. Nie mam pretzla. Tak. Nie będę się tam szantażować. Nie ulegnę twoim małostkowym groźbom, Millie. Trzymaj swoją gębę na kłódkę albo wrzucę cię do studni. Tak, jesteś podła, Elise. To tylko pretzel. O, dręcz mnie dalej, ja zrobię się jeszcze bardziej złośliwa. Lepiej daj mi jutro soku winogronowego.
Żebym mogła cię w nim utopić? Rozumiem. Suspicious up. O nie. Lepiej się upewnię, że zostawię trochę dla niej na jutro. No naprawdę będę jej dawał żarcie? Głupie. Głupie, głupie, głupie. W szczególności, że już wyjaśniliśmy, to nasza kuzynka przecież. Z sensu. Bez sensu. Głupia Mindy. Dajcie mi tą siekierę. Tam gdzieś była ta siekiera. Walną siekierką raz, dwa, trzy i po problemie. O nie, to będę jej dawał sok. Albo precle. Co tu jest? Co tu jest? Tu jest Waterwell, okej. Ale jakaś nowa osoba, ale to zaraz. Zaraz. Jakiś quest tu jest chyba. Lebuchen Bakery. Zawsze miło cię widzieć, Elise. Kupuję. Chcemy pretzli. La pretzle. Można kupić 4. Ja kupuję Lebuchena. Nie, kupowałem Lebuchena. Pretzla nie chcę. Chcę to. 4 starczy. O, i fajno. Nie, dzięki babciu. Nie chcę żadnych pretzli. Pretzli, nie Presley. Elvis jest Presley. Dobra, zjedzmy. Zjedzmy, bo jestem głodny. Akurat 3, będę ją full. Milusia, Lebuchen. It. Możemy zmienić naszą koleżankę chyba. Ej. Jak to zrobić? Tu mi to nie działa, bo zobaczcie, tam na dole jest, znaczy na górze, prawie w górnym rogu, mamy dwie postacie. Chcemy zjeść? Nie mogę nikomu innemu dać. Trochę nie wiem, jak to działa. Trochę nie wiem, jak to działa. Nieważne. I tak, tu u ciebie mamy help Wilma with the chickens, o nie. Help Dorothea chop some wood. To też nie chcę. Czyli tak, drewno albo zbieranie jajek. To na razie nie. Myślę, że to jest dobry czas na randkę z Freją. W szczególności, że nas jeszcze tam nie było. W szczególności, że nas jeszcze tam nie było, bo to jest studnia. Oby miała dno. Tutaj się imprezka lekko rozkręca. Fajno, fajno. To jest tu. Dzień dobry pani. O, to i ona. Spend some time with her. Ej, spędźmy. Co taka przezroczysta jest? O, Elise, jak cudownie. Och, raczej mi to odpowiada, prawda? Uuu, twoje nogi są takie długie. To tak jakbyś była stworzona do tych butów. A może te buty zostały stworzone dla ciebie? O, przesadzasz, Freya. Nic podobnego, Elis. Jesteś taka elegancka. Zawsze myślałam, że jesteś taka pełna wdzięku, nawet gdybyśmy młodsi, młodsze. Freya! Jestem raczej dziewczyną z pól uprawnych, rozumiesz? Stworzona do rąbania drewna i czerpania wody ze studni. Nie ujęłabym w ten sposób tego wszystkiego, Freya. Jesteś inna, Elise. Jesteś taka pewna siebie i opanowana. No, żaden z tych ludzi nigdy by się z tobą nie zgodził, Freya. Zawsze wiesz, kiedy postawić na swoim i co powiedzieć. I to właśnie wpędza mnie w kłopoty. Nie mogę powstrzymać się od podziwu, jak się zachowujesz, Elise. O, jesteś naprawdę... O, jakże ja chciałabym być taka odważna jak ty. Nigdy nie mogłam się odezwać do pani Wilmy lub komukolwiek innemu, jeśli o to chodzi. W sensie tak odszczeknąć. Jesteś trochę zbyt wyrozumiała to wszystko. Pewnie do tego ciągle mnie chwalą na lewo i prawo. To powstrzymuje cię od wyrażania swojego zdania, Freya.
Och, jestem za słaba na to wszystko, Elis. Postradałeś zmysły? Nigdy się nie zmienisz, co? Nigdy się nie zmienisz, co? Iperberg naprawdę jest tam, gdzie chcesz być, prawda, Freya? Ach, wiem, Elis, wiem. Przepraszam. To było raczej głupie z mojej strony, prawda? Nie zupełnie. Bycie tak niezdecydowanym. Wiem, że to frustrujące. Tak czy inaczej, lepiej już pójdę. Jutro będę w domu całe popołudnie, więc... Nie wygląda na zbyt uszczęśliwioną tym, co powiedziałam. No nie. Niedobrze. Niedobrze. Dobra, mamy noc chyba. Czy wieczór. Noc jeszcze to nie jest. Noc jeszcze to nie jest. I w noc dopiero się dzieją cyrki. Hihihihi. Dobra, mamy spotkać się z Freją w jej domu. Meet Lebuchen at Bakery. Don't forget. No dobra, no to musimy tak, spotkać się... Pytanie właśnie teraz, czy mamy spotkać się z Lebuchen, czy iść na kolację z Rosmarine? Ja bym chyba postawił na Rosmarine. No nie wiem, jakoś ta Lebuchen mi tak... Niezbyt przypadła do gustu. Co, to jest sklep? Cóż tu takiego ciekawego? Jak mogę ci pomóc, skarbie? Kupuję. Co tutaj masz? Zapałki, bandaże, maści, grape juice i olej świętej Walpurgii. Daje 50 sanity. W ogóle to daje sporo sanity. Dobra, nic nie chcę. Jesteś pewny, że to wszystko, kochanie? No tak, do widzenia, pani Wilmo. Dobra, idziemy. Idziemy. Nie, jaki dziki pies. To za duży dziki pies. Co tu się dzieje? Moja droga, dostaniesz kolejną... O. Nie rozumiem tego. You'll get another earful staying in town until this late, Elis? A, może chodzi o to, że po prostu lepiej nie zostawaj do takiego późna w mieście, Elis. Czy dla ciebie też nie jest już za późno, pani Mechitild? Och, kochanie, poranki nigdy nie były moimi ulubionymi. Twoja babcia podzielała to zdanie, prawda? No, nie spieszyła się z pójściem do łóżka, to prawda. Darkhold naprawdę była pełna niespodzianek i tajemnic. Tajemnic? Pani Mechitildy? Gretel i ja zawsze byłyśmy... Znaczy, zawsze zastanawialiśmy się, co jej przyszło do głowy. Co jej przychodziło do głowy. Czasami wydawało się, że była coś dosyć wycofana, wiecie, taka dosyć skryta. No, raczej również bym powiedziała, że tak było. Gretel była jedną osobą, która... Gretel była jedną osobą, której mogłam się zwierzyć. Babcia Lebuchen... Dużo o niej opowiada, to pewne. O, nie możesz sobie brać tego do serca, co gada stary Joanne, Elis. Wy, dziewczyny, jesteście inne niż wtedy, gdy my byłyśmy w waszym wieku i tak powinno być. Może... Wy, starsi ludzie, nie jesteście aż tacy ograniczeni. Znaczy... No, dobrze powiedziałem. Wy, jako starsi ludzie, nie jesteście może tacy ograniczeni, jak myślałam, pani Mechitild. Och...
Dokładnie, kochanie, dokładnie. Dobra. Nie wiem czemu, ale niektórych tutaj tekstów naprawdę nie rozumiem. Ciężko mi się to tłumaczy nawet. Co? A to koty są, Boże, ja myślałem, że ktoś tu leży. A to koty były. To były chickeny, chciałem powiedzieć, koty. O, tam coś jeszcze jest. Zapiszmy. Chyba coś ważnego. O, ale tutaj nic nie było pokazane. Ciekawe. Jak gadu. Gadasz czy nie gadasz? Wracasz do domu, Elis? No, jest dosyć późno, jestem tego świadoma. O, nasi chłopcy nie bez powodu są na patrolu, dziewczyno. Jeśli ma być 4, nadal nie jestem pewien, czy robimy to z dobrego powodu. Ja również, panie Gustawie. Muszę przyznać, że nie za bardzo widzę dla tego zastosowania. Myślę, że Gustaw po prostu nie chce tutaj chodzić. Powiedziałbym, że dobry sen dobrze nam wszystkim zrobi to wszystko. Stary Joen... kazania starego Joena wyrządzają więcej szkody niż pożytku. Mógł mieć rację ze wszystkiego, co wiemy. Walczę ze strachem przed czymś... Walczymy ze strachem przed czymś, czego jeszcze nie widzieliśmy. Naprawdę... Nie ma czegoś takiego jak czarownica. Moją jedyną pociechą jest świadomość, że dzięki temu Freya będzie dobrze wypoczęta. Ty również, Elis. Ty i twoja kuzynka możecie dzisiaj spać spokojnie. A raczej nie, skoro my mieszkamy gdzieś tam w górach, nie? To trochę lipa. Troszeczkę Lipton. Dobra. Mieliśmy się z kimś spotkać w bakery. Tylko znając życie... To nam zeskipuje. Prawda? To nam na 100% zeskipuje. Nawet nie zaczynaj, Lebuchen. Nie zamierzam wyjaśnić tego wszystkiego, tłumaczyć się z tego wszystkiego, bo moje usta są zamknięte. Możesz stać i patrzeć na mnie ile chcesz. Muszę przyznać, że jesteś całkiem słodką dziewczyną. Lebuchen. Znam cię, Elis. To tylko moja kuzynka i nie ma w tym nic więcej. A możesz powiedzieć to jeszcze raz? Ona jest... No wiesz. Nie, nie wiem, Elis. To właśnie dlaczego ja ciebie o to pytam. Skoro już mamy to z tobą, powiesz mi, nie powiesz mi, kim ona jest? Mówi, że jest podróżniczką. Znalazłem ją ukrywającą się w moim spichlerzu w sobotę. Podróżniczka? Ja też nie jestem przekonana, Leb, ale czuję... Czy współczuję tej biednej dziewczynie? Mówi, że wyjeżdża zaraz po festiwalu, więc to tylko tymczasowe. Po co ona tutaj przyszła? Ona sama niewiele mi mówi. Nie miałem zamiaru przyprowadzać jej do Kieferbergu, ale ona... Chyba zaszczyciła nas swoją obecnością... A po prostu chyba chciała zaszczycić nas swoją obecnością. Musiałam od razu to wszystko jakoś wyjaśnić, przemyśleć. Elis. Nie powinnam kwaterować nieznajomych gości, nie mówiąc już o narażeniu się dla niej. Ale... Rozumiem, Elis. Chleb. Rozumiem też, że to, co mi mówisz, jest co najwyżej półprawdą. Oto twój chleb. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebowała więcej, dobra? O! Super. Dwa chlebki. Ufam wam wszystkim. Tak samo, Elis. Nie musisz pomagać mi, Leb. Wiesz o tym. A jednak oto jestem. Spójrz na mnie, Elis. Ufam ci. Musisz o tym wiedzieć. Okej. Okay. Trzymaj się z daną od kłopotów. Do zobaczenia jutro. I dobrze, że jednak z nią zagadałem.
Dobrze z nią zagadałem. Niby tam nie było napisane, że nam coś pójdzie dalej, nie? Coś tam było? Ptaszek tylko, okej. To na razie tam nie idziemy. O! To było też tu. O! Zastanawiam się, czy to było tutaj wcześniej otwarte. To miejsce jest takie duszne, duszące. O, fuck, co tu jest? Jakiś dziennik. To strasznie przypomina szatę tego starego... tego starca, prawda? Co to jest? Cud naszej ukochanej patronki świętej Walpurgi. Po wydarzeniach ostatniego wieczoru nie mam innego wyjścia, jak tylko wziąć na siebie odpowiedzialność. Nie tylko ze względu na świętą Walpurgię, ale także ze względu na starą Hall. O? Babcia Hall? Na łożu śmierci stara Hall wyznała wszystkie swoje grzechy. Wśród jej najbardziej przyziemnych błędów powiedziała mi o Elise. O jej licznych modlitwach o wyleczenie jej z bezdzietności. Jednak to, co uderzyło mnie jako niezwykłe, to cud, który według niej nastąpił. Że sam las spełnił jej życzenie posiadania dziecka. Jak sama to określiła. Spełnił jej życzenie za wysoką cenę. Jak to możliwe? Co naprawdę chciała powiedzieć stara Hall? Jeśli to naprawdę się wydarzyło i Elise została poczęta dzięki boskiej interwencji świętej Walpurgi. Ale jeśli to nie jest błogosławieństwo świętej Walpurgi, to kim on jest? Stara Hall nie wydawała się mieć, czy nie wydawała się majaczyć, ani nie straciła panowania nad sobą. Mam więcej pytań, niż jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Co się tutaj dzieje? Najlepiej zatrzymam tą kartkę papieru. Okej. Okay. Właśnie, kim my jesteśmy? Może nie czym, ale kim? Co to znaczy Theatred? Muszę zobaczyć, co to znaczy Theatred? Theatred. Rozszarpany. Rozszarpaną notatka. To jest kolejna modlitwa. Święta Walpurgia, uświęcone niech będzie twoje imię. Błagam cię o znak, świadectwo mojej prośby. Obyś przyjęła tę ofiarę pozostałości swojego cudu. Iferberg, wita twoje błogosławieństwo i przewodnictwo. Ktoś musi to zostawiać, ale... Na dole jest coś jeszcze. Znajdź dowód naszej wiary na szczytach. Pochowany w wiatraku, którym kiedyś był. No to jest ten stary wiatrak w górach. Właśnie. To by było... Moi mili... What? What the fuck? Co tu się dzieje? Drzwi są również zamknięte. Czym jest to miejsce? Man-sized. Pieczęć wielkości człowieka pojawia się wyrzeźbiona w szorstkiej powierzchni drzwi, otoczona nierównymi, rozproszonymi szczelinami. Ej, ciekawe. Jak ja mam stąd wyjść? Bo jakieś stare szaty leżą na ziemi. I? Czyli trzeba wywiewać dziadem. Poklikam trochę.
Coś wyleciało. Ale gdzie on się podział? To... czym było to coś? Ja... śniłam, czy... myślę, że przydałoby mi się coś, co oczyściłoby mi umysł. Chcesz czasem wejść? Zastanawiam się, czy jest coś tam na górze w tym wiatraku. Nie wiem, o co chodziło i o co dalej chodzi, ale... to, co tam widziałem, było swego rodzaju rytuałem i nie ma co do tego wątpliwości. Właśnie. Zresztą wejść nie możemy. O, dobra. Wejść nie możemy. Szkoda. Bo coś tam spadło. Coś tam nam spadło. Lecimy. Kim jest ten on? To jest też dobre pytanie. Kim jest ten on, o którym non-stop nam opowiadają? Kto to kurde jest? Było tu? Nie wiem, czy się nie zgubiłem lekko. Nie, nie zgubiłem się. O, a, dobra, jest. A zapiszmy grę przy okazji. Jest. Zapiszmy. Koziołek Matołek. O, tutaj jesteś, Elise. Jest dość późno, prawda? O, oszczędź mi tego słuchania, Rosmarin. Tak w ogóle, co tu jest do zamiatania po zapadnięciu zmroku? Ach, byłam zajęta, dopóki nie wróciłeś do domu, to wszystko. I Flok boił się w gonitwę za miotłą. Czyż nie Flok? Co w takim razie na kolację? Och, tak, zrobiłam zupę winogronową. Zupę? Pomyślałam, że oboje przydałoby się, że nam obojgu przydałoby się coś pożywnego. Mamy jajka, co z jajkami? Och, też je ugotowałem. Pomyślałam, że moglibyśmy wznieść toast do wczorajszy chleb i mieć je przy sobie. Tam nie było toast, to zrobić tosty wczorajszego chleba i zjeść je razem z nimi. Och, dzięki Bogu, pomyliłem się. To szybko czytam. Czy zrobiłem coś nie tak? No właśnie, tost jajeczny powinien mi dzisiaj wystarczyć. Wejdźmy do środka, Rosmarin. Co? Ach, to nic. Liz, zaczekaj. Och, jest smaczniejszy niż wygląda, prawda? A mogło być gorzej, to pewne. A uważam, że wszystko smakuje dobrze, gdy jesteś głodna. Załóżmy, że dzisiaj poszło dosyć dobrze, biorąc pod uwagę to wszystko. Lepiej miejmy na nią oko, żeby ci ludzie... Powiedz, Elise, chciałem cię o coś zapytać. Hmm? Te buty, które znalazłeś dziś rano. Co z nimi nie tak? Nadal niewiele mi o nich powiedziałaś. Widziałam je już dawno, dawno temu w moich snach. W twoich snach? Elise, czy jest coś, o czym mi nie mówisz? A nie wiem, od czego zacząć, Rosmarin. Unikałam myślenia o tym, ale dziś rano w Kieferbergu. Ja... Nasze losy, Elise. W końcu zaczynają się układać. Hmm? O, nieważne. Widziałam starą wiedźmę, Rosmarin. Opowiedziała mi o tym świętym patronie w lesie. Że on spełnia życzenia ludzi, jeśli przyprowadzą do niego dary. A więc to jednak prawda. Słyszałaś już o tym wszystkim? Kontynuuj, kontynuuj. Wiedziała, że muszę mu przynieść trzy prezenty.
The Tender Flesh. Co znaczyło Tender Flesh? Tender Flesh. The sweetest nectar and good company. Delikatne ciało. Najsłodszy nektar i dobre towarzystwo. Och, Elis, to wspaniale. No, co jeszcze powiedziała? Czy wspomniała coś o twoim losie? Na miłość boską, Rosmarin. Przerażasz mnie tymi wszystkimi bzdurami. O, nie masz się czego bać, Elis. Skąd o tym wszystkim wiesz? To stara ludowa opowieść, którą opowiadała mi moja babcia. Opowieść ludowa. Kontynuuj. Co jeszcze powiedziała? Wspominała coś o znalezieniu mieszkania w lesie, w sensie nory w lesie. No mieszkania. Aby spełnił moje życzenie, jeśli przyniosę mu 3 dary z tych opowieści. Powiedziałaś jej swoje życzenie, prawda? Tak, ale to nic nadzwyczajnego. Nie mów mi. Nie możesz mówić innym ludziom o swoim życzeniu, Elis. Rosmarin, musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Wiem tylko tyle, co powiedziała mi moja babcia, ale... Mogę ci o tym wszystkim opowiedzieć, Elis. Mogę pomóc. Rosmarin, ja... Muszę o tym wszystkim pomyśleć. Będę tu sprzątać. Możesz mnie pytać, o co chcesz. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że to na tyle. Pamiętajcie o... Bez wejścia. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Growlers Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Little Goody to Shoes. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej!